Cześć kochani, witajcie. Dzisiejszy słoneczny poranek spędzamy na Łazarzu w 76-metrowym mieszkaniu, w skład którego wchodzi salon z aneksem kuchennym, 3 sypialnie, łazienka, przedpokój, a także garderoba. Z dodatkowych rzeczy, jakie mamy do dyspozycji, jest tutaj duży narożny balkon, jedno miejsce postojowe w hali garażowej i fajna komórka do przechowywania rzeczy, które nie zmieszczą się Wam w mieszkaniu. W trakcie wykończenia zastosowano wyraziste kolory, które doskonale ze sobą współgrają. Znajdziemy tutaj czarny, odcienie szarości, miedziany akcent w postaci narożnika w salonie, a także dużo odcieni ciepłego drewna i trochę beżu. Osiedle, na którym dziś się znajdujemy, jest bardzo nowoczesne, bardzo fajnie wygląda, wykonane zostało naprawdę w fajnej stylistyce, a wybudowane zostało w 2021 roku. Budynki na osiedlu składają się z 6 pięter mieszkalnych, a pod całym osiedlem znajduje się podziemna hala garażowa. Na osiedlu znajdziecie także place zabaw i miejsce do wypoczynku. Wchodzimy do mieszkania i znajdujemy się w bardzo przestronnym przedpokoju. Elementem dekoracyjnym jest tutaj ta ruda tapeta, która idealnie nawiązuje do całego mieszkania i jego kolorystyki. Ciekawym elementem w wykończeniu tego mieszkania jest bardzo duże lustro, które zamontowane zostało tutaj od podłogi do samego sufitu i dzięki niemu ten przedpokój wydaje się jeszcze większy i przestronniejszy. Idziemy dalej. I po prawej stronie znajdziemy garderobę i wszystkie 3 sypialnie. A na wprost mnie, wspomnę jeszcze, znajduje się bardzo duża szafa w zabudowie, która wykonana została przez stolarza przy użyciu bardzo fajnych, szarych frontów. Zanim jednak przejdziemy do sypialni, pójdziemy jeszcze głębiej w to mieszkanie, kierując się w stronę salonu z aneksem kuchennym. A po drodze mijamy łazienkę. 26-metrowy salon z aneksem kuchennym ma kształt prostokąta i podzielony jest na 3 tradycyjne strefy. Część aneksu kuchennego, część jadalnianą na środku, a także część wypoczynkową, która ma obok wyjście na duży, narożny balkon. Okna od balkonu, a także balkon są od strony południowej, dlatego w tym salonie będzie bardzo jasno i bardzo słonecznie. Aneks kuchenny przygotowany został na zamówienie pod wymiar przez stolarza. Wykorzystano tutaj 2 kolory frontu. Ciepłe drewno u góry, przy okazji wspomnę Wam, że szafki górne zabudowane są aż do sufitu, dzięki czemu mamy mnóstwo miejsca do przechowywania. Wracając jednak do kolorów frontów, dół, a także słupek pod zabudowę pod lodówkę przygotowane zostały w kolorze ciemnej szarości. W aneksie kuchennym zamontowane zostały już płyta indukcyjna, piekarnik, a także okap. Na pozostałe sprzęty AGD, czyli lodówkę i zmywarkę, przygotowane są miejsca w zabudowie. Część jadalniana, w której aktualnie się znajduję, składa się z okrągłego, czarnego stołu, 4 miękkich i wygodnych krzeseł, a także lampy, która doskonale oświetla nam blat stołu. Fajnym elementem dekoracyjnym są czarne lamele za mną, a także, jak zobaczycie za moment, za szafką RTV. Oprowadzę Was teraz po części wypoczynkowej tego salonu, tak abyście mogli wyobrazić sobie, jak możecie spędzać tutaj wolny czas. Narożna kanapa w kolorze miedzi, która znajduje się w tym salonie, jest bardzo miękka i z pewnością będziecie mogli spędzić na niej wolne, miłe chwile. W tej części wypoczynkowej znajdziemy także 2 drewniane stoliki o bardzo ciekawym kształcie, a także na wprost mnie szafkę RTV, a za nią dekoracyjne listewki, o których już wcześniej wspominałam. Prawie 11-metrowy narożny balkon udekorowany został już zielenią, ma także oświetlenie, a ponadto bardzo proste rozwiązanie w postaci gniazda elektrycznego, do którego będziecie mogli podpiąć fajne letnie dekoracje. Byliśmy w salonie z aneksem kuchennym, a także na balkonie, więc czas na strefę sypialnianą. Pierwsza sypialnia w tym mieszkaniu ma 9 m2. Bardzo duże okno, dzięki któremu jest tutaj mega jasno i przygotowana została w bazowym, białym kolorze, dzięki czemu to wnętrze będziecie mogli urządzić tak, jak tylko sobie wymarzycie.
Druga sypialnia w tym mieszkaniu jest największą, 12-metrową, więc będzie doskonała dla pani i pana tego domu. I ostatnia, 11-metrowa sypialnia, tuż obok wspomnianej wcześniej garderoby. Pokój dziecięcy czy biuro? Dajcie znać, jaki mielibyście pomysł na to wnętrze. Jesteśmy bardzo ciekawi. Ostatnie pomieszczenie w tym mieszkaniu, jakie chcę wam pokazać, to łazienka, która ma 4,5 metra kwadratowego. Wykończona została w ciemnej stylistyce w nawiązaniu do całości mieszkania. Znajdziecie tutaj bardzo dekoracyjny element w postaci tapety w czarno-białe mazy, wannę z szybą nawannową, toaletę w zabudowie, szafkę z baterią i szafką pod umywalką z dwiema szufladami, a także słupek z półkami do przechowywania i szafkami na dole i u góry. Dodatkowo w łazience znajdują się dwa duże lustra, które gigantycznie powiększają przestrzeń, fajny, dekoracyjny kinkiet, a za mną nietypowo, jak na mieszkanie w bloku, okno, które dodaje bardzo dużo światła temu pomieszczeniu. I jak wasze wrażenia po obejrzeniu całego filmu? Dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na temat tego wnętrza. Ja, jak zwykle, zachęcam was do subskrypcji naszego kanału, na którym na bieżąco pojawiają się najświeższe oferty manufaktury mieszkań.